Cześć, czołem, z tej strony Wrangur. Znajdujemy się dzisiaj w Hearthstone'ie i będziemy otwierać limitowaną edycję paczek z Hearthstone'a z okresu roku Mamuta, więc tak jak widzicie mamy tutaj 10 paczuszek zakupionych, znaczy 30 paczuszek zakupionych, z czego 10 z podróży do Angoro, z rycerzy Mroźnego Tronu i z koboldów i katakumbów, więc przejdziemy do otwierania ich. Zobaczymy jaka jest zawartość tych paczuszek. Zależy nam najbardziej na paczkach z tutaj z The Frozen Throne'u i z koboldów i katakumbów. Więc zobaczymy co nam te paczuszki przyniosą. Liczę na parę legend może. Zobaczymy co tutaj będziemy mieli. Na razie mamy jednego epika, jednego rera. No tak sobie. Idziemy dalej. Jeden rare, kolejny więcej. Cena jest dosyć dobra jak na paczki od Blizzarda. Mam nadzieję, że nie okaże się to tylko 1500 pyłu, tylko że jakieś legendy dojdą do tego, mam nadzieję. No bieda, powiem wam szczerze, jak na razie. Na razie żadnych legend nie mam. Powinniśmy chyba przystopować, bo nie chcemy z Angoro dostać legend. Wolałbym z tych paczuszek dostać legendę, ale na razie same epiki dropią. Rare i nic. No już mam takiego jednego złotego, czyli Disenchant. No i niestety chyba się zawiodę, bo nie będzie nic ciekawego po drodze tutaj w katakumbach. Ło, trzy rery z jednej paczki. Świetnie. Wszystko do Disenchantu pójdzie. Teraz lecimy z koboldem, z rycerzami Mroźnego Tronu. I co my tu mamy? Jeden rare i nic. Za chwilę wam powiem, czy jest to warto kupować, czy nie. Poza tą ceną, która jest atrakcyjna, bo taka powinna być cena kart, o połowę niższa. Ale poza tym, że coś jest bardziej opłacalnego. Drop mogliby poprawić, żeby epiki się nie powtarzały. W ogóle, żeby się karty nie powtarzały. Co to w ogóle jest, że to dropi po raz kolejny? No, to czuję, że mogę zacząć z drugiej strony otwierać te paczki. Ja wam powiem tak, niedawno miałem drop legendy. Złotej na pewno tu nie będziemy mieli żadnej legendy. Nie jestem zadowolony. Plaga akurat jest spoko, bo zdezenchantowałem, więc dobrze po nerfie, żeby przyszła. Widzicie, kolejny raz ten Mindbreaker dropnął. Jedna, dwie legendy będą góra, myślę. Wiecie, jaka bieda. I ktoś... O, Bonmer. Aż go nie zdezenchantowałem, bym dostał teraz. Może jeszcze się da zdezenchantować Bonmera, muszę sprawdzić. Będzie value wtedy. Druga plaga, świetnie. No i ostatnia paczuszka. Czy będzie w niej legenda? Potrzebujemy jednej legendy stąd. Niestety dramat. Idziemy teraz z paczkami z Ungoro. Epic. Bardzo fajnie. To jest akurat taki dosyć fajny epic. Złoty szczególnie. Coś są zwirusowane te paczki. No po prostu nie chcę dropić to co powinno. Dużo epików leci, ale po co mi te epiki jak ja potrzebuję. Fajnie, że złota broń do paladyna poleciała, ale mamy 5 paczek do końca łącznie i żadnej legendy na 30 paczek kart. To same epiki. Jedna legenda po tak długim czasie. Boże święty, tylko nie to. No.
Trochę szkoda, że nie dropła wcześniej ta legenda, no ale na nic nie mogłem liczyć więcej. Mogłem na odwrót otwierać paczki, to może bym dostał lepszą szansę, bo to jest tak, że musicie otworzyć konkretną pulę paczek. No i teraz już nie spadnie kolejna legenda, czyli mamy jedną legendę. No i tyle w sumie w tym odcinku będzie, no bo zobaczymy ile... O! To nas zaskoczyło, 30 paczek, dwie legendy. Wow! Powiem wam szczerze, że chyba warto kupować te paczki. Szkoda, że na odwrót ich nie otwierałem, bo niestety, no... Bo niestety mógłbym dostać lepszą kartę. A i tak to mamy dwie złote karty Zangoro w sumie z całości dodatku. Zobaczymy ile pyłu jest. Pyłu tu trzeba liczyć minus 500 gdzieś, bo miałem tyle na zapasie. Parę nowych kart jest. 6 nowych kart jest w sumie. Pyłu jest 2000. Czyli nie jestem zadowolony do końca. Zobaczmy na nowe karty jakie są. To jest złote to. Złote to. Quest dla Rogue'a. No i to w sumie by było tyle. Nie wiem, czy on kiedykolwiek będzie miał zastosowanie gdziekolwiek, jakiekolwiek, więc chciałem wam podziękować za to oglądanie. Sami musicie też do końca ocenić, czy warto wydawać te 80 zł. Dodam, że kupując za dolary można to kupić za 60 zł, wtedy się to opłaca. Za ruble tak samo jest 65 gdzieś złotych. Natomiast kupując tutaj za złotówki jest to drogo. Niestety przelicznik nie jest korzystny, bo nie mamy przeliczane z dolara, tylko z euro. I nie uwzględnia się przelicznika kursu dolar do euro. No i na tej różnicy my jesteśmy stratni, niestety. Dziękuję za uwagę. Cześć, czołem, do zobaczenia.